No cześć Andrzeju, 1000 lat cię nie było. Raz uciekłeś, byłeś bohaterem Solidarności, po prostu z internowania, a teraz znowu uciekłeś do PRL-u, rozumiesz? Słuchaj, znaczy, się... przepraszam, nie do PRL-u, tylko to jest trzecia... Trzecia RP. Trzecia RP. Słuchaj, nigdy nie byłem żadnym bohaterem. Bohaterem byłem w tym sensie, że się zdecydowałem, że tak w późnym wieku, wiesz. No i dobrze, że byłeś, bo byłeś jedynym dowcipnym człowiekiem w okolicy, to znaczy, wiesz, reszta wszystko to było sztywne, na ogół takie nadmuchane. A z tobą przynajmniej każda rozmowa była czymś, co kończyło się serdecznym śmiechem. Słuchaj, jak się nie śmiać, cholera, jak się nie śmiać, to jest niemożliwe. Ktoś, kto w tym wieku wyrusza w podróż na antypody, to może to robić tylko z uśmiechem na ustach. Myśmy Nowy Jork zaakceptowali od razu. Jednocześnie przybywaliśmy nieświadomi zupełnie. Ten Nowy Jork był obecny również w Polsce, mimo komunizmu, mimo tego wszystkiego. Ojciec mi prenumerował morze przed wojną. Kiedyś na okładce jako mały chłopiec zobaczyłem zdjęcie właśnie drapaczy chmur. Gdzieś ten Nowy Jork w nas tkwił, a jednocześnie patrzyliśmy na to świeżym okiem. Don't pay no attention to that Dow Jones. The hell with that. That thing gonna crash. Everything gonna crash. Their computers are gonna crash. Chciała mieszkać w polskiej dzielnicy, bo chciała pisać o Polakach, co jej się udało jeszcze. Ja początkowo protestowałem, bo wydawało mi się niezbyt urocze miejsce, ale przekonałem się, że jest fajnie, że jest ciekawie, że to chłopstwo tu przylazło za mną, bo miałem temat chłopski zawsze jakoś opanowany i tutaj oni tutaj wyglądają tak jakby wypreparowani zupełnie z otoczenia polskiego i wszystko widać jak gdyby ostrzej i często. To jest właśnie piękno polskiej wsi tutaj jest reprezentowane. To jest typowa mieszkanka łomżyńskiego albo rzeszowskiego. To zdobnictwo, ten kicz amerykański łączy się z kiczem wioskowym polskim. To jest po prostu smakowite. To jest smakowite. Tak mi to określił. Tutaj w Nowym Jorku w Botanic Garden, tutaj jest ta główna wyspa. Proszę bardzo, i do Polski wysyłamy, że w Hawajach mieliśmy ślub. Wspaniale. Tu olbrzymie bary, tu samochodzik, jeden, drugi, trzeci. Czerwony. No i z każdym, że to mój, proszę bardzo. No przecież tutaj, można, nie? No, przecież można, robimy zdjęcie. To ma i popatrz pan, wyjechała dopiero co do Ameryki i już popatrz jak żyje. Początek był okropny. Przyjechaliśmy prawie goli, ja miałem 400 dolarów. Wystarczyło na dwa dni. No i zaczęła się taka szamotanina i to trwało dwa lata. Robiliśmy wszystko, co można było robić. Żona pracowała, była dame de compagnie, takiej milionerki. Uczyliśmy się jednocześnie języka. Rafał chodził do szkoły, bo miał 9 lat wtedy, jak się przyjechali. No, był taki zamęt, że w ogóle trudno sobie przypomnieć nawet jakieś epizody. I tak powoli, powoli się to rozkręcało, ale cały czas bardzo trudno było się przepchać przez tłum geniuszy, którzy zaludniali Nowy Jork, przybywało ich codziennie kilku. Zostałem jego agentem, powiedzmy. Próbowałem umieścić jego rysunki w różnych pismach nowojorskich. Czasami to się udawało, czasami nie. Bycie osobą, która jest jakby pomiędzy Szczecząsem a jakimś szefem jakiegoś piśmidła, jest szalenie trudna, tylko że Szczecząs nie jest osobą, która jest zdolna coś zrobić na zamówienie. Ilustracja w New Yorku i w magazynach polegała na tym, że się dokładnie rysowało to, co było napisane. Ja do tego nie byłem przyzwyczajony, zwłaszcza, że
w zasadzie całą swoją inteligencję za komuny wysilałem w kierunku ominięcia cenzury, więc był to rysunek bardziej konceptualny, a nie dokładna ilustracja tekstu. Pamiętam, była recenzja biografii Turgieniewa. Kazimierz Turgieniew miał taką przygodę, która można nazwać jak przygoda Lorda Jima, Conrada, znaczy znalazł się na płonącym statku i nie bacząc na to, że są kobiety i dzieci, pierwszy salwował się ucieczką. I do końca życia to wspomnienie prześladowało go i było dla niego jakąś męką. Ja narysowałem głowę Turgieniewa płonącą na tle płonącego pejzażu domu. I wtedy zrobiło się piekło. Szef Bugrybiu dostał szału. No jak to? Przecież nie ma w tekście, że płonął Turgieniew, czy że płonął jego dom, czy pejzaż. To był statek płonął, nie? Wówczas zadzwonił do mnie Steve Heller i powiedział: wiesz co, są kłopoty, on nie chce cię o tobie słyszeć, musisz przestać, no na jakieś może pół roku. Co tu dużo gadać, dla mnie indywidualisty, takiego artysty znanego w Polsce, było to dosyć upokarzające. We talk about censorship. Mówi się wiele o cenzurze za żelazną kurtyną w krajach bloku sowieckiego, ale tu u nas jest jeszcze większa cenzura. Tam chodziło o to, co myślą rządzący. My musimy liczyć się z tym, co sądzą masy. Pokazywałem tą bryndzę też, nowojorską, tych widoków, tych murzynów, którzy byli no, w jakiś sposób pamiętani, tych Żydków. To wszystko było dla nich jakimś tam tabu, albo ocierało się o tabu, bo trzeba sobie powiedzieć, że Amerykanie wcale nie są tacy bardzo tolerancyjni, tacy bardzo wspaniali i bardzo demokratyczni i antyrasistowscy. To urocze. To dla mnie? A podpisze mi pan to? Jest wspaniałym facetem. Kiedyś sprzedawał książki, ale nie mógł z tego jobu wyżyć i przeszedł na porno i dzięki temu jakoś funkcjonuje. Moją wygraną było to, że ja nie naśladowałem artystów zachodnich. Ostrzegano mnie przed tym, że słowiańskość tam nie ma nic do roboty w tym mieście, w Ameryce. Tymczasem okazało się, że to jest moją siłą właśnie. Andrzej, co ty wyrabiasz? Całuję rąbek twojej sukni. To naprawdę ty? On chyba tego nie filmuje. Sprzedaję pracę Andrzeja Czeczota, od kiedy go poznałam w 1986 roku. Andrzej umiał zobaczyć Nowy Jork w bardzo specyficzny sposób. My wszyscy w Ameryce jesteśmy w jakimś stopniu imigrantami. Jeśli nie my sami tu przyjechaliśmy, to byli to nasi rodzice albo dziadkowie. Nasłuchaliśmy się od nich opowieści, ale sami już nie czujemy, jak to było znaleźć się tutaj. Andrzej jakoś potrafił nam to wszystko przypomnieć, uzmysłowić.
Jednym z moich ulubionych czeczotów jest taki obrazek. Zarys budowli Nowego Jorku, a wysoko na niebie stół. A wokół jakby jakaś rada nadzorcza, zebranie dyrektorów. A ten stół ma kształt anioła, który wybiera numer na telefonie komórkowym. To jakby duch Ameryki. I on potrafi tak to narysować, że oglądający nie tylko widzi, ale i czuje. Jest w tym głęboka prawda, a zarazem to jest zabawne, urocze. Zobaczyłam po raz pierwszy tę grafikę w bardzo eleganckiej galerii, gdzieś na 57 ulicy. Czeczot miał wystawę i zakochałam się w tym. Rok później poznałam Rena Weschlera, dziennikarza z New Yorkera, i pokazałam jemu pracę Andrzeja. Ren pokazał tę pracę dalej, no i stał się cud. Andrzej jako pierwszy polski grafik dostał zamówienia na kilka okładek dla New Yorkera i nie tylko, również jego prace zostały wydrukowane na kilku stronach w środku magazynu. W podziękowaniu Andrzej się mnie spytał, którą z jego prac bym chciała dostać w prezencie. No oczywiście powiedziałam pogrzeb. Marita, moja tutejsza przyjaciółka, kiedyś na koncercie Beethovena powiedziała: o, przy tym kawałku Symfonii IX mogłabym być pochowana. I rzeczywiście ta muzyka tak powoli unosiła wszystko do góry. Ja bym marzyła o takim pogrzebie z przyjaciółmi do końca, w taki taneczny sposób i prosto do nieba. Czeczot osiągnął jakiś ogromny sukces z jednej strony w Nowym Jorku. Właściwie zrobił coś, co się nie udało żadnemu innemu polskiemu rysownikowi. Znaczy osiągnął jakby ten szczyt, to znaczy udało mu się zdobyć okładkę New Yorkera. Natomiast nigdy nie udało mu się odnieść komercyjnego sukcesu. Sztuka Czeczota jest błazeńska, jest sztuką na nie. Jest sztuką pokazania jakby głupoty i obrzydliwości tego świata. Dlatego też właśnie przynależy do tej tradycji jakby literackiej nawet, jak Rabelais, tradycji odpadu, tradycji wyśmiewania się, tradycji pierdnięcia, a nie tradycji modlenia się. A to jest siłą sztuki Czeczota. To także jest jakby powodem, dla którego tak trudno było mu się odnaleźć na rynku amerykańskim, który jednak nie akceptuje w dalszym ciągu chyba pierdnięcia. Ja zawsze szukałem odmiany, dlatego uprawiałem tyle gatunków. A w Nowym Jorku zacząłem jeszcze malować. I w kolorze miałem nagle przygodę, która nie spotkała mnie w Polsce. No wymyśliłem takiego wodza indiańskiego, który jest jednocześnie studentem na Ohio University, albo po prostu ma koszulkę, którą sobie kupił. Na tej twarzy te grechy białe, one nie leżą na powierzchni twarzy, one tak wystają. Jest przestrzeń między tymi kreskami a tą twarzą. Jest jakaś łódka gdzieś tam oddali. No i jest jakaś aluzja, że być może oni pochodzą z innej planety. To jest śmierć indiańskiego wodza Crazy Horse. On zginął w zasadzce, którą urządzili Anglicy. Został po prostu zwabiony w pułapkę i rozstrzelany jak gdyby przez wojska angielskie. Popatrzcie w tą stronę, patrz jaki ładnie tutaj na Piątą Avenue widać i plażę i ten Trump Tower, ice skating ring. Ładny widok. Tam zawsze na rogu my się spotykali, pamiętasz? Tak, pod Plaza Hotel. Z daleka wygląda to bardzo pięknie, a z bliska jest oparte na kapitalistycznym wyzysku. Nie łudź się, że w Polsce jest inaczej. Tu jest straszne wyobcowanie, wiesz, jednak mimo wszystko. No tak, to prawda. Ale dobre jest wahadło, wiesz, zawijać tutaj i wracać do Polski, później znowu przyjeżdżać do Nowego Jorku. I to jest dobry system. Słuchaj, więc jak tak sobie tutaj jeździmy po Nowym Jorku, to
Trochę to wygląda na wędrówkę, wiesz, taką przez życie. I trochę jest to temat z filmu, który robimy tam w Łodzi. Jest bohaterem jest taki pastuszek, który wędruje przez piekło, przez raj. Później trafia na Arkę Noego i Arką Noego płynie do Nowego Jorku. To jest dobrze pomyślane, do właściwego piekła przyjedzie. Tak, ale to jest ten raj obiecany. On ma, wiesz, portki cajgowe w prążki i taką kapotę czarną. Jest czarno-biały w kolorowym filmie. I odchodzi w dal, tak jak odchodził zawsze na końcu swoich filmów Chaplin. W gruncie rzeczy i on, i wielu innych wspaniałych naszych kolegów są w podobnej sytuacji, że oni niby jakby tam żyją, i tam pracują, i tu pracują, i są troszkę jak pająkami zawieszone pod jakby sufitem świata, ale właściwie troszeczkę moim zdaniem Andrzej nie jest u siebie. Spotkałem się z pasentem w Nowym Jorku. No i on mówi, a dlaczego by pan nie miał rysować tu nie? Jak już się pojawiłem w nie, to od razu była no, pełna straty. Moje nazwisko zostało skreślone w ogóle. Ale doszedłem do wniosku, że w zasadzie to fajnie, no wejdę znowu w kraj. Z drugiej strony, ale wejdę. Znaczy, mi się wydaje bardzo niefortunne, że Czeczot rysuje dla Orbana. Co prawda ja rozumiem, że on siebie sam rozumie jako osobę obrazoburczą. I wobec tego Urban mu gwarantuje jakby pozycję błazna. W jakim piśmie mógłbym zamieszczać takie rysunki, jakie zamieszczam w nie? Jeśli ktoś mi na to odpowie i wskaże takie pismo, proszę bardzo. On niczego nie udaje i to w każdych okolicznościach, nawet jak robi rzeczy kontrowersyjne, takie jak współpraca z nie, to właściwie można go bardzo szybko zrozumieć, dlaczego to robi, ponieważ on musi mieć miejsce, w którym może być bolesny. To była dosyć szokująca sprawa, ale myślę, że Andrzej był takim pierwszym skowronkiem procesów, które się po tym, to się do dzisiaj toczą i które się będą toczyły, dlatego że Polska się musi podzielić jednak na ludzi mądrych, którzy w sposób bezwzględny będą dbać o higienę społeczeństwa, którzy będą walczyć z hipokryzją, zakłamaniem i na głupoli, niezależnie od tego, czy ktoś będzie do kościoła chodził, czy nie. W tym sensie mi się, że to jest, jak zwykle Andrzeja, zdrowy odruch zwierzęcy, bo Andrzej to jest zwierzę, to jest stworzenie bardzo sensualne, które no, chce mieć pod stopami to, co jest na ziemi. Witam Państwa na wernisażu prac Andrzeja Czeczota. Mamy zaszczyt gościć go tutaj u nas w kinie, a jednocześnie pan Andrzej, dzisiaj ma Andrzej. Ja chciałam powiedzieć, że to dla mnie wielki honor, że mogę tutaj... A dla mnie przyjemność. To kroimy sobie. Józek jest to polski kosmopolita, wędrujący przez różne ciekawe rzeczy. Andrzej go przeprowadza przez niesamowite miejsca, stawia w niesamowite sytuacje.
Józek jest romantyczny, zadziorny i ciekawski. Ty wiesz, że tutaj tak co drugi dzień sarenki wychodzą i tak nam się przyglądają. My tak na nie patrzymy, tak one na nas. Ale młode, bo te młode się nie boją. I tak popatrzą, popatrzą, popatrzą. I tak sobie powoli znikają. Ty jesteś człowiekiem, który stracił ten raj. To jest ziemia raju utraconego. Nieprawda, nic nie straciłem. Słuchaj, życie jest takie, wiesz, trochę podróżnicze. Po rozmaitych rajach jest wspaniałą rzeczą. I to się tak gada, ale trzeba mieć takie swoje miejsce, wiesz. Będę miał je prędzej czy później. I no uważam, jak powiedzisz, że za ile lat? Masz 70 na karku? Jeszcze nie. No. Jeszcze nie, ale to nieważne. To już pora, wiesz, na cmentarzu wybierać miejsce. Nie, ja właśnie nie zamierzam nic wybierać. Za mnie wybiorą. Nie przełknij mi to obojętne. Ja nawet obojętne. Nie przełknij, ja będę leżał, gdzie to będzie na mną płakał. Ja jestem przekonany, że życie mężczyzny, prawdziwe życie zaczyna się, proszę pana, po 80. W Tajlandii to mi powiedzieli, że to wszystko się bierze tutaj, o tutaj, u kości tej, nie krzyżowa, ale tutaj, posiedzenia, powyżej ogonowej tego siedzenia. Tam coś jest, tam jest jakaś taka substancja, która wydziela te właśnie te wszystkie enzymy pobudzające człowieka do czynu. Przecież o to właściwie chodzi. Więc zwracając do Czeczota, powiedziałam, że zdaje mi się, że on będzie tym przykładem, że dopiero właśnie w takim wieku, po ogromnym już doświadczeniu, bo to są setki, jeśli nie tysiące rysunków najrozmaitszych pomysłów, on robi rzeczy na miarę swoją. Szyje teraz kostium na swoją miarę, to znaczy człowieka, który ma coś do powiedzenia innym ludziom. Ciekawą, dobrą nowinę. O człowieku, o homo sapiens, jaki jest i zły, i wstrętny, i obrzydliwy, i jest jednocześnie wielki, wspaniały. Tak właściwie jest ta historia Paradise. Bardzo bym chciał się znaleźć w tym jego raju.